Raz. Proszę Państwa, naprawa jest zrobiona po japońsku, czyli jako tako. Jeżeli konstrukcja wytrzyma do końca walki, wtedy będziemy liczyć punkty. Jeżeli pęknie jeszcze bardziej, po prostu kończymy przez nogę. Walka! Zapraszam na środek. Zawodnicy gotowi? Wojtek, jeszcze nie koniec. Jeszcze dokładnie 700 ziarnek piasku. Hubert, jak się już załatwiłeś, to możemy kontynuować. Okej. Okay. Zawodnicy gotowi? Walka! Brawo, bardzo ostra walka. Proszę do siebie sędziów. Jednogłośnie sędziów wygrywa Wojtek Dudek, Stefan Grafitu. Brawo. Szanowny Andrzeju, kto walczy następnym? Eliasz i Szymko szykują się do walki. Szybko już widzę gotowy. Eliasz. Proszę Państwa, tutaj dama serca Eliasza pomaga się ubierać. Nie ta, po prostu te zbroje nie są aż tak ciężkie, jak się przyjęło uważać, tak? Brawa na Szymka. Ważyło po 230 kg, nawet dla białogłowej, nawet taki hełm, żeby zapłynieć na wysokość głowy, stanowi wyzwanie. Sam hełm rycerza waży około 4 kg. Tu na naszych rankach dominują tak zwane hełbice albo kapenwajzery, chociaż na przykład już Wojtek Dudek walczy tak zwanym psim pysku. Nie pytam teraz po niemiecku. Wojtek, przypomnisz mi psi pysk? Hund z Google. Tak, Hund z Google. Tak, jeżeli chodzi o rozmowę o szermierce, bardzo często spotykamy się z językiem niemieckim. Zarówno były traktaty pisane o walce mieczem długim w języku niemieckim, jak i było tam wielu znamienników płotnerzy. Dobra, czy sędziowie są gotowi? Zawodnicy są gotowi. Mistrz czasu. Panowie, walka! Niech będzie czysta walka, Eliasz. To był tak zwany potężny atak Sołtęgów. Widzimy, że Szymek bawi się bardzo dobrze. Eliasz prowokuje i... A! Nie, ale to było. Wiesz, na chwilę, kolejny w uszkodzeniu.
Dobra, przyjmujcie pozycję. I walka. Proszę Państwa, Eliaszem zostały zniszczone szranki. Tak wspominałem, to nie jest inscenizacja, to jest prawdziwa walka. Panowie, na wszelki wypadek, żeby już oszczędzić nasze szranki i umożliwić ukończenie turnieju, zabraniam zapasów, ok? Także walka na długim dystansie. Czy zawodnicy są gotowi? Gotowi? Panowie, walka! Potężny cios! Co tu się dzieje? Stop! Stop! Starczy! Szanowni Państwo, tą bardzo wysoką walkę wygrywa Szymon z kopalni grafitu. Brawa! Ale brawa także dla Eliasza, bo proszę Państwa, to naprawdę nie oszczędzał się. Bardzo się odsłaniał, zdał bardzo potężne ciosy. Szanowni rycerze, to jest uwaga, to jest padło pytanie, to jest uwaga do wszystkich. Zapasy zakazane do końca turnieju. Szykują się Hubert i Marcin. Za szranki, bo będziemy ścinać głowy, naprawdę. Proszę stąd wyjść, tu jest niebezpiecznie. Widzieliście, jak oni walczą. No nie mam wyjątków, raz. Bokata wezwę, już. Proszę Państwa, musimy być surowi, bo tak jak mówię, te metalowe szranki jeszcze może ich powstrzymają na chwilę, ale widać, że te drewniane już powoli nie dają rady. Oni naprawdę chcą wygrać ten nauk skutka jesłowskiego. A, proszę Państwa, te miecze, mimo tego, że wykonane przez dobrych kowali, dobrych mieczników, one też się czasami łamią i latają. Dlatego naprawdę uważajcie na siebie i na swoje dzieci. Marcin, jak jesteś gotowy, możesz wejść w szranki. Czy sędziowie uzgodnili, kto liczy komu punkty? Zawodnicy gotowi. Panowie, pamiętajcie, bez zapasów. Walka! Także przewaga długości miecza po stronie Marcina. Za jeden.
dużo czasu w tę. Walczcie dalej, walczcie. Sporo czasu pokeł, tak? Stoi! Przypominamy bez zapasów. No, Hubert też trenował kombat tej chwili, więc wiesz, ma takie odruchy, ale panuj popie. Dobra, gotowi, walka! Jeszcze 700 ziemek piasku, a nie 500, przepraszam, to popatrzyłem na wskazówki. 100! Tak, to jeszcze weszło. Tak, zobaczymy co sędziowie teraz. Że się to podnosi. Dobra, szanowni, proszę do większej części publiczności. Szanowni Państwo, nie dużo co punktów, ale jednak walkę wygrał samuraj Hubert. Brawo! Trybo, to teraz. Zatem panowie i panie, ponownie walka bratobójcza Szymko kontra Wojtek, kompania grafików. A szykuje się Alek i Eliasz. Szykuje się Aleksander oraz Eliasz. Tutaj sędziowie mają problem z różnieniem zawodników, bo ich osobiście nie znają, a uzbrojeni są bardzo podobnie, dlatego tutaj wszyscy wiedzieli, ten na widok, którego dziewczyny piszczą i rzucają częściami bliznę, to jest Wojtek, a ten drugi to jest Szymek. Mistrz czasu gotowy? Czy sędziowie uzgodnili kolejne punkty? Dobra, zatem panowie, walka! Proszę Państwa, ponownie walkę wygrywa Wojciech Dudek, brawo! Proszę na szranki Eliasza oraz Aleksandra. Proszę Państwa, mały komunikat. Zacny rycerzu Aleksandrze, jestem świadom Twoich wielkich umiejętności bitewnych i postanowiłem poddać się w tej walce. Po Twojej dyspozycji. Zetnij mu głowę! Tak.
tu, proszę Państwa, myślę, że mądra decyzja. Tak wspominałem, Eliasz walczy od niedawna, jest to dosyć młody rycerz i naprawdę stoczył ciężkie walki. Olek mógł go po prostu zabić. Ale zachowanie najbardziej honorowe, także brawa dla obydwu. A za tym skrybą. Teraz, jak zrobić punktację z naszym skrybą, który z matematyki jest lepszy, lepszy ode mnie, ale myślę, że należy po prostu walki Eliasza, które się nie odbędą, potraktować jako przegrane walkowery. Czy się zgadzasz ze mną? Jak nie, jak tak. No i to jest fantastyczny poddany. Jako rzeczę pismo, ci, którzy potrafią uznać przeciwnika, wyższość, zasługują na szacunek, oklaski dla naszego Olega. A kto teraz tyło? Szymko, wypada kolej na ciebie, że będziesz walczył z Marcinem, ale wiem, że niedawno walczyłeś. Czy czujesz się na siłach, żeby stoczyć teraz walkę? Dobra, zatem... Szanowni Państwo, tutaj faktycznie odbyła się jeszcze jedna walka, co najmniej Aleksander, któremu Eliasz poddał walkę, zachował siłę, tak więc zawalczy z rycerzem, a właściwie samurajem, Hubertem. Hubert, przepuść do walki. Czyli, proszę Państwa, kolejne starcie miecza japońskiego oraz miecza europejskiego. I tu jak patrzę tradycyjnie na tę różnicę między zawodnikami, strasznie zazdroszczę Olkowi jego big wantów, czyli stalowych osłon na stopy. Bo Hubert, jak możecie zwrócić uwagę, ma na sobie po prostu japońskie skarpetki tabi. I tak niestety walczono w Japonii. Czasami wysocy rangą wodzowie albo bogaci samurajowie mieli takie skarpetki, tylko że stalowe, albo buty ze skóry dzika bądź niedźwiedzia. Ale to już mówię bardzo wysocy rangą samurajowie. I bardziej chodziło o prestiż niż jakieś funkcje obronne. A raz przejęzyczenie. Nie Big Banty, a Sabatomi na stopach. Big Banty znajdują się wyżej oczywiście, na udach. Może ja go uderzę, bo potrzebuję większej zachęty. Sędziowie uzgodnili, kto policzy punkty. Dobrze, czyli czas jest gotowy. Zatem panowie rezerwowani samuraje, walka!
siły zachował Aleksander do tej części walki. Uderzenie w nakarczek, tam ze ślepo trzyma, ale jeszcze to chyba nie jest zawód techniczny. Jeszcze pięć siedzielnych piasku. Stop! Proszę do siebie sędziów. Już prawie gotowy na harakiri, ale spokojnie, to była dobra walka jednak z przewagą dla Aleksandra z kompanii Gryfitów. Brawa! Stajesz przyjaciół. Zatem teraz wracamy do Szymona i... Szymon i Marcin, prosimy szranki. Proszę Państwa, tak widzicie, walki nie są długie, ale są niesamowite, niesamowicie męczące. Chłopaki wkładają to sporo serca, a rycerze, no owszem, w tamtych czasach bitwy trwały długo, ale rycerz pochodzi od niemieckiego słowa Ritter, czyli jeździec. Oni jednak zwykle walczyli konno, gdzie tak naprawdę to koń robił większość roboty. A ci na własnych nogach muszą dźwigać ciężar wojownika, ciężar tych 20-30 kg zbroi oraz miecza. W czerwonej tunice Marcin z Przemyśla i biała zbroja Szymko z Krakowa. Czy sędziowie uzgodnili komuś punkty? Tutaj mam potwierdzenie, zgadza się, mistrz czasu gotowy. Czy zawodnicy gotowi? Gotowi, zatem panowie, walka! Gdzie jest, sędziowie? Okej, to było rozerwanie zwarcia. Dobra, kontujemy, walka! Bez przerwy, czyste trafienie. Walczycie, panowie, walczycie. Nie widzę jeszcze, żeby się Marcin poddawał. Jest lepszy. Proszę Państwa, walkę przed czasem wygrywa Szymko z Krakowa. Brawa. Państwo nie wiem, albo ważny, albo szalony, ale widzimy, że Szymko ma rekonstrukcję zbroi nieco późniejszej, która dużo lepiej chroni przed czasami przeciwnika. Tutaj bardzo silne, czyste zadanie, cięcie i niestety, ale nie martwcie się, zwykle to się kończy na siniakach. Szanowny Skrybo, czy zostaną jeszcze jakieś walki? Marcinie, czy jesteś w stanie jeszcze walczyć, czy opuszczasz? Nie.
No tutaj Marcin śmieszkuje, że szybko było stać na więcej, że jest jakieś dogrywki, a tak poważnie. Proszę Państwa, Marcin oddaje kolejne walki walkowerem. Tak wspomniałem, tutaj mamy knockout. Zatem tu nam się lista troszkę skraca. Historia lubi się powtarzać. I tak też to miało miejsce dzisiaj. Wojciechu, kapitanie, zapraszam tutaj na górę. Nie, bo dwóch zostało znokautowanych. Temu ciągle mało, ale sorry, nie mam czasu, żeby się w zbroję ubrać. Proszę Państwa, ten rycerz wygrał turniej rycerski o laur z Tykarszowskiego w zeszłym roku i dzisiaj nie przegrał także żadnej walki, także brawo na niego. Wojciechu, co mi ponownie, laur z Pytka Jarosławskiego, symbol zwycięstwa oraz dar od naszych kupców. Tak, na wielku, myślałem, że na hełmie, że go zakłada tylko taki wielki, proszę. Dar od naszych kupców. Ale proszę Państwa, proszę Państwa, mamy także naszą szanowną Uderzę Dam i rycerskość to nie jest tylko umiejętności bojowe. Zatem pytanie do szlachetnych naszych dam. Proszę, abyście teraz wy naradziły się jako nasze sędziowie i wyróżniły jednego z rycerzy, którzy nie wygrali tego turnieju i wybrali wyższego faworyta. Wszystkich rycerzy w szranki oraz mówię moją młodszą koleżankę po faku, księżnę Annę. Właścicielka tego miasta jestem niezwykle rada, że tacy dzielni wojowie, przystojni nasi rycerze zechcieli zaszczycić miasto Jarosław i przybyli na turniej do naszego miasta. W imieniu Loży Dam serdecznie gratuluję rycerzowi Wojciechowi wygranej jego kunsztu rycerskiego odwagi. Ale serce nasze skradł rycerz Aleksander, który jako jedyny kłaniał się Loży Dam, nie zapomniał o nas, że my siedzimy, obserwujemy wszystkie walki. Także rycerzu, rada o to wręczyć. Jeszcze raz albo i trzy razy. Chwała! 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 I szanowni Państwo rekonstruktorzy, żegnałem się z Państwem
na tym jarmarku, ale widzimy się za rok. Czasem dziękujemy wszystkim.